Przeczytamy Słowo Boże. Wir lesen Gottes Wort. Objawienie, rozdział 2. Offenbarung 2. Od wiersza 25. Ab Vers 25. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Bis Vers 29. Ich möchte noch einige Anmerkungen zu den letzten Versen unseres Kapitels geben. Chciałbym jeszcze podać kilka uwag dotyczących wierszy naszego rozdziału. Wir haben darüber gehört, wie wir befähigt sind zu überwinden. Myśmy o tym słyszeli, w jaki sposób oni zostali do tego uzdolnieni, aby zwyciężyć. Und da ist uns der Apostel Paulus ein herausragendes Beispiel. A jak też i apostoł Paweł w swoich wypowiedziach jest dla nas przykładem. Wenn er am Ende von Römer 8 die Frage aufwirft, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? On pod koniec listu do Rzymian pisze, jakież to niebezpieczeństwo jest nas w stanie oddzielić od miłości Chrystusowej. Und dann eine Reihe von äußeren gefährlichen Einwirkungen aufzählt. I on następnie wylicza cały rząd niebezpiecznych działań. Dann kann er sogar sagen, i mógł nawet powiedzieć, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Ale w tym wszystkim jesteśmy więcej niż zwycięzcami w tym, który nas umiłował. Durch den, der uns geliebt hat, dürfen und können auch wir Überwinder sein. Przez tego, który nas umiłował, możemy być i powinniśmy być zwycięzcami. Dann noch eine Anmerkung zu dem Wort Morgenstern. Jeszcze jedna uwaga dotycząca tego wyrażenia gwiazda poranna. Wir haben eben schon gehört, dass es drei Stellen gibt, die diesen Morgenstern enthalten. Dopiero co żeśmy słyszeli o tym, że są trzy miejsca, które tą gwiazdę poranną wymieniają. Außer unserer Stelle hier, die weitere in 22, Vers 16 dieses Buches. Oprócz naszego miejsca, ten wiersz z rozdziału 22, wiersz 16. Und dann die Stelle in 2. Petrus 1, Vers 19. A drugie miejsce z 2 Piotra, pierwszy rozdział, 19 wiersz. Im Grundtext gibt es dafür zwei verschiedene Wörter. W oryginalnym tekście Nowego Testamentu na tą gwiazdę poranną używane są dwa różne słowa. In 2. Petrus 1, Vers 19 liegt der Schwerpunkt mehr darauf. W drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, w 19 wierszu jest większy nacisk położony na to, dass der Morgenstern hineinleuchtet in den neuen Tag. Że ta gwiazda poranna świeci w ten nowy dzień. Aus dem Zusammenhang wird man das auch unschwer erkennen können. Ale z całego tego urywku będzie nam to trudno rozpoznać. Można to właśnie dobrze rozpoznać. In den beiden Stellen in der Offenbarung liegt der Schwerpunkt mehr auf dem frühen Erscheinen dieses Morgensterns. Podczas gdy w tych dwóch miejscach z Księgi Objawienia większy nacisk położony jest na te wczesne ukazanie się tej gwiazdy porannej. Er erscheint, während es noch dunkel ist. Która ukazuje się wtedy, gdy jeszcze jest ciemno. Und wie wir schon hörten,
weit eher als vor dem Aufgehen der Sonne der Gerechtigkeit für den treuen Überrest Israels. A tak jak żeśmy już słyszeli, przed tym ukazaniem się tego Słońca Sprawiedliwości dla tej wiernej resztki z Izraela. In Römer 13 sagt der Apostel Paulus, w Rzymian w 13 rozdziale apostoł Paweł pisze: Die Nacht ist weit vorgerückt und noc, der Tag ist nahe. Noc już daleko się posunęła, a dzień się przybliżył. Wer in dieser Nacht wacht, i kto w tej nocy czuwa und nicht so dahin lebt, und nicht so dahin lebt, so nach seinen eigenen Gedanken. Który tak sobie byle jak żyje i żyje według własnych myśli. Der sieht im Glauben diesen Morgenstern. To ten będzie we wierze widział tą gwiazdę poranną. Und eine letzte Anmerkung zu dem Zusammenhang von Überwinden und was der Geist den Versammlungen sagt. I ostatnia myśl dotyczy tego, który zwycięży w powiązaniu z tym, co Duch zborom mówi. Ich glaube sicher, dass in den einleitenden Darlegungen zu diesem Buch der Offenbarung oder zu den Sendschreiben schon gesagt worden ist. Ja myślę, że w związku z pozostałymi listami z tej Księgi Objawienia było już powiedziane, dass wir in den ersten drei Sendschreiben, że w tych pierwszych trzech listach immer erst lesen, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in den Versammlungen sagt. Najpierw czytamy, kto ma ucho, my mamy napisane uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Und das dann erst folgt, wer überwindet. A dopiero potem dodane jest na przykład w 11 wierszu, kto zwycięży. Da wird also noch die Gesamtheit der Angeschriebenen angesprochen. Tutaj widzimy ogół wszystkich, do których to słowo się zwraca. Von diesem Sendschreiben an Thyatira an ist die Reihenfolge umgekehrt. Ale począwszy od tego listu skierowanego do Thyatiry, ta kolejność jest akurat odwrotna. Da wird erst von den Überwindern gesprochen. Najpierw wtedy jest mowa o tych, którzy zwyciężyli. Und es wird gezeigt, dass dieses Wort sich an den treuen Überrest, an die Übrigen richtet. I jest to pokazane, że to słowo kieruje się do tej wiernej resztki, która przezwycięży. Und erst dann heißt es, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. A dopiero potem jest powiedziane, kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Wiersz 29. Die anderen, natürlich in erster Linie Isabel selbst, aber auch ihre Kinder. Tym innym, to znaczy w pierwszym rzędzie do Izabel, ale również też do jej dzieci. Geben keinen Anlass mehr zu irgendwelcher Hoffnung. Nie jest dawana nawet najmniejsza wzmianka jakiejkolwiek nadziei. Izabel will gar nicht Buße tun. Izabel nie chce czynić, nie chce pokutować. Und ihre Kinder sind so fest aus ihr hervorgegangen und mit ihr verbunden, dass sie ihr gleichen. A jej dzieci są tak bardzo do niej podobne, że nie chcą inaczej czynić niż ona. Aber den Überwindern wird nahegelegt, auf das zu hören, was der Geist noch sagt. Ale zwycięzcy darowana jest łaska, aby mógł jeszcze posłuchać to, co Duch mówi do zboru. Und ich darf vielleicht hier eine Anwendung machen, indem ich den Vers 29, nicht um etwas hinzuzutun, sondern um etwas deutlich zu machen, ausweite.
Da heißt es, wer ein Ohr hat, was der Geist den Versammlungen sagt. A w wierszu 29 czytamy, kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Und nicht, was dieses verderbte System. A nie to, co mówi ten zepsuty system. Lehrt und sagt. Co uczy i co mówi. Und so wurde ja auch schon erwähnt, die Kirche lehrt nicht, sie wird belehrt durch den Geist. I tak jak to już było wspomniane, Kościół nie ma uczyć, ale ma być pouczany przez Ducha. Zrobimy teraz przerwę 15 minut do 20 po czwartej.